Adolf, trzeci Schauenburg, Graf Adolf, urodzony w 1164 roku, zmarł 3 stycznia 1203 roku. Był to prapradziadek królowej Polski Małgorzaty Brandenburskiej, przez którą koronację odbyła odnowa Królestwa Polskiego. To było portowe miasto Hamburg, gdzie biskupstwo zostało założone przez konsekrację świętego Angskara. Powstało biskupstwo 10 listopada 831 roku. 810 roku miasto ufundował Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 roku. Był świadkiem nawrócenia muzułmanina w zamku rzymskim. Nazwano go Lourdes. 1080 lat potem, pod tym zamkiem rzymskim, w grocie ukazała się Matka Boska uzdrowienia chorych, świętej Bernadetce, która była rówieśniczką nie tylko tydzień młodszego biskupa Rozentretera Augusta, ale również polskiego Nobla, który urodził się w 9. rocznicę urodzin świętego polskiego papieża Piusa X, które 110. rocznicę jego pontyfikatu właśnie obchodzimy. Odszedł do nieba 20 sierpnia świętego Bernarda. 5 sierpnia mamy urodziny polskiej królowej w Berlinie, który założył, ufundował jej dziadek. Mamy urodziny niezwykłej siostry Paskaliny Lanert, sekretarki ostatniego papieża, fatymskiego papieża Piusa XII. Mam urodziny świętej Faustyny w 1905 roku. 4 lata już miała Rosalia Celakówna, urodzona w rocznicę objawienia się Matki Boskiej w La Salette 19 września. Boża opatrzność serca Jezusowego, módl się za nami. Koronkę podyktował Jezus siostrze Szarycce 17 września w 1939 roku. 17 września w 1941 roku w Dachau zwołano apel 800 kapłanów razem z biskupem Kozalem. Mieli powiedzieć, że są Niemcami, by mogli opuścić, tylko wtedy już w obozie Dachau był biskup Neuheusler, urodzony przy Dachau 27 stycznia 1888 roku. Więźniem Dachau został 11 lipca 1941 roku, kiedy tu w Hamburgu zamordowano naszego świętego biskupa wietnamskiego z Płocka, urodzonego 10 kwietnia 1886 roku. Biskupa arcybiskup Julian Nowowiejski, urodzony w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes, został w straszny sposób zamęczony 28 maja w 1941 roku, kiedy do Dachau przewieziono 303 Polaków z Maksymilianem Kolbe. Już był przeznaczony do likwidacji na 14 sierpnia 1941 roku przez plany Andrzeja Wyszyńskiego. Kiedy został zlikwidowany, to tego dnia zamordowano 300 Polaków ze Stanisławowa w Czarnym Lesie. Tego dnia utworzyli wojsko Andersa Masona. Tego dnia podpisali kartę atlantycką, podstawę do NATO.
gdzie tak ochocznie organizował wszystko Andrzej Wyszyński. To tak jak i Powstanie Warszawskie już było zaplanowane w 21 roku, kiedy wybudowano osiedle Żaliborz dla socjalistów, dla przyjaciół, towarzyszy Bolesława Bieruta. Podczas powstania jego syn Jan zmienił nazwisko z Bieruta na Chyliński. No i został 18 czerwca w 1978 roku ambasadorem Polski w Bonn. Przygotowywali wtedy już zaplecze dla Lolka z Wadowic. Wyszyński z Bierutem i z Wojtyłą zjawili się w maju w polskim seminarium w Rzymie i zwolnili księdza Bolesława Wyszyńskiego, więźnia Dachau, żeby jego posadę przejął Michalik. Michalik urodzony 20 kwietnia, tak jak Adolf, w 1941 roku, który był już przeznaczony na arcybiskupa Gorzowa po likwidacji biskupa Pluty. To tak jak i Bledzew, klasztor cystersów, został zniszczony, zrównany z ziemią w październiku 1842 roku, kiedy Matka Boska ukazała się w Rzymie, Radispone, i kiedy w maju palili Hamburg, tak jak spalili Londyn w 1666 roku. Królują wszędzie, w kościele i wszędzie. Jezu, ufam Tobie.